Białoruś. System rakietowy wjechał w dom. Białoruś. System rakietowy wjechał w dom. 85-latka cudem uniknęła śmierci. Nietypowy wypadek w jednej ze wsi w obwodzie mochylewskim na Białorusi. W dom mieszkalny wjechał system rakietowy. O sprawie poinformowała agencja Interfax Zapad, cytując białoruskie Ministerstwo Obrony. Jak podał portal tut.by, 85-letnia gospodyni cudem ocalała. Resort obrony przekazał, że do zdarzenia doszło podczas przemieszczania dywizjonu rakietowego na poligon. Dodano, że żołnierz, który kierował wyrzutnią, nie poradził sobie na ostrym zakręcie w jednej ze wsi i wjechał w róg domu. Zaznaczono, że w wypadku nikt nie został ranny. Sprzęt jest sprawny, zaakcentowano. Niezależny portal tut.by napisał, że do zdarzenia doszło w poniedziałek rano. Zniszczono niemal połowę domu, a 85-letnia gospodyni cudem ocalała, bo w momencie wypadku była na zewnątrz. Wojskowi pokryją szkody, jak dodano, na miejsce przyjechała karetka, bo kobiecie skoczyło ciśnienie i zrobiło się jej słabo. Córka gospodyni powiedziała tut.by, że sprzęt już wyciągnięto ze ściany przy pomocy ciężarówki. Wojskowi obiecali, że pokryją szkody, dodała, zaznaczając, że obecnie w budynku nie można mieszkać, bo nie ma w nim ściany i nie wiadomo, w jakim stanie jest konstrukcja. Na stronie Ministerstwa Obrony czytamy, że wojsko niweluje uszkodzenia. Tut.by podał, że w budynek wjechał system rakietowy.